Dzień dobry Państwu, Roman Motoła, PCH24TV. Dzisiaj zaprosiliśmy do naszego programu Twoja własność, przedstawiciela branży, o której głośno jest ostatnio dzięki protestom rolniczym związanym z projektami Prawa i Sprawiedliwości, tak zwaną piątką dla zwierząt. Zanim rozpoczniemy, pragnę Państwu przypomnieć, że nasz program i pozostałe programy na naszym portalu powstają dzięki Państwa przychylności wyrażającej się zarówno w modlitwie, o którą serdecznie prosimy, jak i w ofiarach, dzięki którym utrzymywana jest nasza telewizja. Naszym gościem jest Pan Przemysław Zelma, rolnik, hodowca, a więc reprezentant branży, która w ostatnim czasie dość gwałtownie daje znać swojemu niezadowoleniu z tak zwanej piątki dla zwierząt. Proszę powiedzieć, co takiego kryje się niebezpiecznego w tym projekcie, który jeszcze nie przeszedł wprawdzie całej procedury legislacyjnej, ale jest już bardzo zaawansowany i niedługo zapadną rozstrzygające decyzje co do niego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co jest niebezpiecznego? No, przede wszystkim nie powinno się chyba żadnej branży, która jest rentowna i prowadzona w Polsce, w jakiś sposób ograniczać czy niszczyć. To jest niezgodne chyba z jakąś w ogóle wolnością gospodarczą. Bardzo dużo rolników ma kredyty, to już nie chodzi tutaj, czy to jest tylko drobiarstwo, czy inne gałęzie rolnictwa. Jeżeli będziemy ograniczali czy ten ubój rytualny, czy ogólnie wprowadzimy tą piątkę dla zwierząt, to bardzo dużo gospodarstw może odnieść negatywne skutki finansowe, a bardzo dużo gospodarstw jest zadłużonych. Z moich informacji wynika, że w tej chwili banki mogą zajmować około 600 ferm drobiarskich na Warmii i Mazurach. Już w tej chwili, tak? Tak, tak, tak. Proszę powiedzieć, jak przebiegały dotychczasowe Państwa protesty, czy napotykają Państwo na jakąś reakcję z drugiej strony, czy są podejmowane próby rozmów ze strony projektodawców Piątki dla Zwierząt? Znaczy próby na samym początku nie były, próby były, nie były podejmowane, jeżeli chodzi o rząd. W ogóle nie były w trakcie, że tak powiem, przepychania kolanem tej ustawy, nie było żadnego kontaktu ze środowiskami branżowymi. I dopiero jak wyszliśmy, powiedzmy, na ulicę, to były jakieś reakcje ze strony rządu, a wcześniej ta ustawa została wprowadzona w nocy, z tego co wiemy, tak, i chciano ją wprowadzić, bo w tej chwili już jest w zamrażarce sejmowej, a nie wiadomo, co by było, gdybyśmy nie poczynili żadnych kroków. Proszę opowiedzieć, czym zajmuje się Pan jako hodowca, jako rolnik z punktu widzenia właśnie tej sfery, o której mówimy, i w jaki sposób Pańską branżę szeroko rozumianą, rolników, hodowców, dotknęłoby wprowadzenie tej ustawy w takim kształcie, w jakim ona była pierwotnie projektowana i obecnie jest procedowana? Proszę Państwa, my prowadzimy od trzech pokoleń gospodarstwo drobiarskie. Jeżeli ta ustawa w pierwotnej wersji by weszła, szacowało się, że około 40-50% to jest ubój rytualny, jeżeli chodzi o drób, więc mogłoby to bardzo negatywnie wpłynąć na całą rentowność tej branży. Jednak w dalszych tutaj pracach nad tą ustawą, może w tych konsultacjach społecznych, bardzo duże firmy, między innymi pan Goździkowski, wypowiedział się, że to jest prezes firmy Cedrop, do której należy około 20% rynku w Polsce, wypowiedział się, że jego firmy dotyczy to tylko w 10%. Więc ta ustawa została wprowadzona, nie była w żaden sposób konsultowana społecznie i dane nie pokazują jasno, jakie konsekwencje w rzeczywistości może ona przynieść, bo te dane są tak rozbieżne, w przeciągu 2 tygodni były tak zmieniane, że w rzeczywistości chyba rząd nawet nie wie, co chciał wprowadzić, a chciano to wprowadzić, więc to jest w ogóle dziwne i dziwne, że w tak szybki sposób chciano to wprowadzić, tak. Słyszał Pan zapewne takie sygnały, że wypuszczane ze strony właśnie rządowej, nieoficjalne oczywiście, że być może ta ustawa, ten projekt trafi do zamrażarki, jednak nie będzie procedowany. Czy Pan, Pana otoczenie, Pana środowisko, z którymi kontaktujecie się zapewne choćby przy okazji protestów i na bieżąco na pewno z niepokojem spoglądacie na tę sytuację, traktuje te zapowiedzi poważnie, czy jako coś w rodzaju... Absolutnie.
Absolutnie nie traktujemy tego poważnie. Ta ustawa w ogóle nie powinna być wprowadzana ani w takiej formie, ani bez żadnych konsultacji. Wiem, że jeszcze była dyscyplina partyjna, w której politycy nie mogli swobodnie głosować. My na chwilę obecną nie wierzymy w ogóle, że tak powiem, temu rządowi. Kolejny temat, że jeżeli już miałyby być jakieś dyskusje, to nie powinno być prowadzone w dobie kryzysu, który wywołuje teraz COVID i we wszystkich branżach, no nieciekawie ta sytuacja wygląda, prawda? Chyba nie tylko dla Państwa, ale ogólnie był ten projekt w ogóle zaskoczeniem, że się pojawił nagle. Świadczy on zapewne być może albo o jakimś skręcie w lewo, ponieważ Piątka dla Zwierząt jest realizacją raczej lewicowych postulatów, PiS raczej się do tej pory od niej odżegnywał. Czy to jest tak rzeczywiście, jak się uważa, że na wsi do tej pory PiS cieszył się dużym powodzeniem, dużym poparciem i w tej chwili mocno nadszarpnął swoje notowania u rolników? No to jest właśnie trochę śmieszne, powiem panu, chciałbym tutaj zdementować, bo mi się również zarzuca, jak dziś wypowiedzi moje są, że wy głosowaliście. No z danych GUS-owskich wynika, że około 1 430 000, bodajże, no już zaokrąglimy, 1 500 000 osób prowadzi gospodarstwa rolne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że takie gospodarstwo domowe rolnika będzie miało około 3 osoby, no to mamy 4,5 miliona osób. A inne dane z kolei pokazują, że to jest około 10% społeczeństwa polskiego pracuje w rolnictwie, no czyli możemy szacować, że to jest około 4 milionów osób, więc nie mówmy o tym, że rolnicy wybrali tą partię, ale oczywiście duże poparcie wśród rolników tej partii było. Rolnicy nie są, proszę państwa, politologami. Ja często mam takie dni w trakcie sezonu żniwnego plus jeszcze kurnik, że pracuję 24 godziny. Śpimy bardzo często po 4 godziny, po 5 godzin, więc absolutnie my jesteśmy od produkcji jedzenia, od produkcji żywności dla państwa. Nie jesteśmy politologami, a na jaką partię my byśmy głosowali, czy ogólnie Polacy, to ta partia powinna działać dobrze dla naszego kraju i dla obywateli. A tego nie było robione, to nie było robione na pewno w przypadku tej ustawy. Odbyło się już do tej pory wiele protestów rolników, ostatni w tym tygodniu. Czy może pan trochę o nich opowiedzieć, ponieważ przekazy medialne nie zawsze są wiarygodne, ponieważ no, obserwujemy, że największe stacje telewizyjne, czy w ogóle media, trudno określić jako obiektywne, jako prezentujące taki stan rzeczy faktycznie. Jak to z państwa perspektywy wyglądało, te protesty, jak przebiegały, jak przedstawiciele służb porządkowych do nich podchodzili i zwykli ludzie, przechodnie, kierowcy, których napotykaliście, bo spora część tych protestów odbywała się w miastach, w tym także w stolicy. Jeżeli chodzi o przekaz medialny, to praktycznie go w ogóle nie było. Jak byliśmy w Warszawie za pierwszym razem, to mówiło się o kilkuset, może kilku tysiącach. Było tam około 10 000, może nawet więcej osób w szacunkach. Oczywiście jak my byliśmy na protestach, to część naszych rodzin śledziło to w mediach. No, jeżeli chodzi o te informacje, to bardziej tutaj rzeczowy jest internet, Facebook, YouTube. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, to te informacje były tak pobieżnie przekazywane, że moi dziadkowie nawet jasno mogli stwierdzić, że żadnych protestów, prawda, nie było. Jeżeli chodzi o odnoszenie się osób do nas, no to my jesteśmy zawsze traktowani jako jakaś branża roszczeniowa, a trzeba zwrócić na to uwagę, że za niedługo, może powiedzmy 10 lat, to rolników już będziemy liczyć na palcach, bo ta ilość tych osób się ciągle zmienia. Jeżeli chodzi o poparcie, to bardzo dużo kierowców było, że tak powiem, za nami. Chodzi o kierowców zawodowych, bo to też są branże połączone. Natomiast przechodnie, osoby takie mniej związane z rolnictwem, powiedzmy 50 na 50. Dobrze, zmieńmy temat. Rolnicy, podobnie jak wiele innych branż gospodarki, są również dotknięci
skutkami blokady gospodarczej, która od wiosny z jakimiś tam przerwami, można powiedzieć, że się odbywa cały czas. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że rozmaite rygory będą coraz bardziej zaciskane. Chciałbym spytać właśnie o ten aspekt Państwa działalności, jak ta sytuacja odbija się na pracy rolników, hodowców. Jeżeli chodzi o drób, to powiem, że jeżeli chodzi o indyka, to jest najgorsza chyba sytuacja od kiedy to środowisko, że tak powiem, istnieje. My akurat 4 lub 5 lat tylko hodujemy indyka, wcześniej mieliśmy kurczaki i kury na jajka. Natomiast jest to najgorsza sytuacja. W tej chwili u nas trzeba zainwestować około 400 tysięcy złotych, żeby ten kurnik prowadzić. Przez pół roku nie zarobimy nic i szacowaliśmy, że dołożymy w tym przez te pół roku około 30 tysięcy złotych do naszej pracy. Teraz ceny znowu troszeczkę spadły, bo wprowadzono znowu zakaz działalności restauracji, więc może to się zamknąć na około minus 40 tysiącach, więc powiem Państwu szczerze, że naprawdę nie chce się do pracy chodzić, jeżeli wie się, że się chodzi i trzeba do tego dołożyć, prawda? I to się tyczy zarówno trzody, zarówno drobiu, może troszeczkę w mniejszym stopniu wołowiny, ponieważ wołowina jednak w bardzo dużej ilości jest eksportowana, ale cały handel Horeca, tak, hotele, restauracje, catering, no zmniejszył swoje zyski, swoje obroty. Ja sam nie pamiętam, kiedy byłem w restauracji, bo kiedy wiosną te restauracje były zamknięte, teraz człowiek będzie miał po sezonie troszeczkę więcej czasu, te restauracje znowu, prawda, są zamknięte. Do tego doliczmy wszystkie targi rolnicze, dyskoteki, stypy, wesela, które były wielokrotnie przekładane. Po prostu te interesy stanęły, spożycie również i to się przekłada na bardzo niskie ceny. Czy ze strony Państwa odczuli Państwo jakąś pomoc jako branża? Wiele mówi się o rozmaitych tarczach gospodarczych dotyczących właśnie tego kryzysu. Czy ta tarcza dotarła też na wieś? Dotarła na wieś. Mamy złożone dokumenty. Nie powiem tak, dokumenty składał tata i nie mam dokładnych informacji, jaka to była kwota, więc nie chcę tutaj kłamać, jednak te dokumenty są złożone. Dzisiaj lub wczoraj była taka informacja, że rząd jakby chciał się troszeczkę wycofywać. Bardzo duże restrykcje były, jeżeli chodzi o tą, nie wiem, czy to się w ogóle tarcza nazywa, także nie chcę tutaj kłamać czy wprowadzać w błąd. W każdym razie bardzo duże restrykcje były odnośnie bydła. Tam były bardzo, bardzo duże, bardzo skomplikowane z tego, co właściciele mi opowiadali, ale jakaś ta pomoc miała być, ale do chwili obecnej żadna taka nie dotarła, a przypominam, że wcześniejsze pół roku również to było w okolicach zera lub z lekką stratą. Wspomnieliśmy wcześniej o kwestii mediów i przepływu informacji ze strony branży rolniczej i hodowlanej do społeczeństwa. Czy Państwo mają jakąś platformę porozumienia, na której z jednej strony sami porozumiewacie się jako członkowie tej branży i zapewne osoby zainteresowane jakąś współpracą w ramach tej branży, a z drugiej strony ludzie postronni, czy mogą się dowiadywać wiarygodnych informacji na jakichś platformach, portalach? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o wiarygodne informacje, no to są telewizje internetowe i Facebook, a jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, zrzeszenia rolników, to takich zrzeszeń w zasadzie nie ma i myślę, że trzeba się zrzeszać, bo jest nas coraz mniej. Jest, prawda, Agrounia, do których no różne osoby mają różne zdanie na ten temat. Ja osobiście jestem zrzeszony i moi sąsiedzi również. Jeżeli chodzi o wymianę informacji pomiędzy nami, to również jest to głównie internet. Są też zakładane grupy na Facebooku, jednak dopiero w tym roku. Wcześniej jakby nie było takich potrzeb, a wymiany informacji były bardzo często prowadzone na jakichś szkoleniach, na spotkaniach branżowych, których na chwilę obecną w ogóle nie ma. Bardzo dziękuję za to przybliżenie nam sytuacji rolników w kontekście zarówno Piątki dla Zwierząt, jak i ogólnej sytuacji gospodarczej, także tej związanej z koronawirusem i z restrykcjami dotyczącymi
tego zjawiska. Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy do oglądania kolejnych programów z cyklu Twoja własność, także do wspierania naszego portalu. Informacje podajemy w linkach pod tym nagraniem. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.